Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Chciałbym powiedzieć Pani Premier, że debata na temat Trybunału Konstytucyjnego nie jest tematem zastępczym. Pani Premier, polska demokracja nie jest tematem zastępczym. Chcę to wyraźnie powiedzieć. Pytania krótkie. Szkoda, że nie ma mojego ulubionego Pana Ministra. Chciałem zapytać, dlaczego budżet na teatry został zmniejszony o 7 milionów. Czy jest to jakaś zemsta, odwet za sytuację wokół śmierci dziewczyny? Proszę o odpowiedź na to pytanie. Chciałbym również zapytać, co się dzieje z podatkiem kopalnianym, który jest dla nas w województwie dolnośląskim bardzo ważny. To jest podatek, który płaci KGHM i od tego podatku zależy los wielu instytucji budżetowych w naszym województwie. Chciałem również powiedzieć, że bardzo jest ważny budżet na kulturę w tym roku i chcę pogratulować PiS-owi, mówię to serio, po raz pierwszy od lat ten budżet ma szansę być realistyczny i zwiększyć poziom istnienia artystów w Polsce. Natomiast bardzo. Odebranie artystom teatru pieniędzy jest beznadziejnym pomysłem państwa. Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.